Witam was, witam je bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Bożym serii Głupi i Głupsi. Słuchajcie, na samym początku chciałabym wam życzyć wszystkiego najlepszego, najdobrzejszego, żebyście staruszki nie dostali i dużo prezentów od Mikołaja, a przede wszystkim miło spędzonych świąt w miłej atmosferze, fajnie po Bożemu i tak dalej, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Słuchajcie... Halo, dzień dobry. O właśnie, o tym miałam mówić. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słuchajcie... Ja po prostu ze szkoły się urwałam, żeby tu do pani dzisiaj przyjść. No właśnie, o to chodzi. Proszę o ciebie, tak. Tak, właśnie to jest ten... Jak ty miałeś na imię? Kaziu. Kaziu, słuchajcie widzowie, bo możecie nie rozumieć do końca. Ja ale... już powiem widzom. Cześć, no, jestem Kaziu, właśnie urałem się ze szkoły do panienki przyjść. Tak. Jest. Wiecie, ostatnio żem wynajęła profesjonalnego, kurde, pomocnika tutaj na gospodarstwo. No i przyjechał, ale on to był legat zwykły w ogóle. Także dzisiaj chciałam wziąć no tutaj bardziej amatora spokojnego i w ogóle, ale się okazuje, że on niezbytnio spokojny. No i może trochę niespokojny, ale to tak szybko bardzo robię wszystko. Pani zobaczy, tu pach, wszystko będzie zrobione. No ja widzę, właśnie wynajęłam sobie Kazia, kurde, tutaj. No i Kaziu, czy ja tutaj ci przygotowałam założyć taki sprzęt? Czy ty byś dał radę to popracować, słomę? Pewnie, że tak, oczywiście, to ja świadomie pracuję. Chodź, ja bym ci pokazała gdzie, bo ja bym chciała dzisiaj ruszyć widzowie w ziemniaki, bym musiała najpierw te łęciny usunąć i tak dalej. Później z Andrzejkiem jestem ugadana, on mi pomoże, pomoże mi tam z wykopkami. Zobacz, tutaj byś Kaziu! Cholera jasna. Wynajęcie młodego pracownika to chyba też nie był najlepszy pomysł. To nie był szczyt moich możliwości. Kaziu, gdzie jesteś? Gdzie jest ten Kazimierz, matko boska! Ej, co ty wyprawiasz? Na... Ja już jadę na robotę. Nie tędy, ja cię zaprowadzę. Dobry. Cześć, Andrzej. O, dzień dobry. Czekaj, Andrzej, ja muszę wdrożyć nowego pracownika. Nowego pracownika muszę wdrożyć. O, biegniemy. O Boże. Zaczął mnie cofać, walić po raz. I weź tu wynajmij pracownika i mu nie... No starałam się wytłumaczyć, ale weź i wytłumacz, jak to wszystko narwane, cholera młode. Dobra, tu będziesz robił. Kaziu, gdzie jesteś? Dasz radę? No tu. Dam radę. A czy ja cię mogę spokojnie zostawić na chwilę? Tak. Musiała zacząć wykopki. Ale pani nie, bo tu trawa w środku. No to nic, no co? No co, no nie wydłubię jej, trudno, wypadnie. Dobra, okej. Okay. Ciokuj na spokojnie, dobra. No my słuchajcie, zabierzemy się za robotę, bo tam i tak sporo tej roboty, no nie zrobimy tego dzisiaj wszystkiego. Andrzejku, się Andrzejku! I co tam, masz zestawik przyczepo? No to przyczepić to jest mi chwilę, ja tu przyszedłem w sprawy takie, czy mogę tam woreczek nakopać sobie teraz, bo... No na spokojnie. No, będę wziął sobie od razu. Na spokojnie. Na spokojnie, słuchaj, czekaj, dobra. Tylko ja to załatwię. Wezmę o John Deere'ka. Ja muszę podjechać tam te łęciny od razu sunąć, wiesz o co chodzi? Ja zaraz pójdę tam, wezmę ten. Sobie woreczek nakopię. Dobra, to jak coś to na tej, na mikrofalówce się zgadujemy. A czekaj, zobaczyć, ten mój pracownik mnie słyszy. Kaziu, słyszysz mnie na wciągniku? Kaziu? O, bo tu leży ten. Pani do mnie mówi przez to, przez mikrofalówkę. Tak. Tak, Kaziu, to ja robię. Ja wiem, że to ty, ale ci mnie słyszysz dobrze. Słyszę, bardzo dobrze, słyszę, wszystko dobrze robię. Wszystko w porządku, tak, ci tam tak, idzie? Tak. A czemu ty jesteś, Kaziu, właśnie, taki? Pani to przyczepa to wysoka? Ten do kuszenia? Ty, a wiesz co, nigdy nie kopałem ziemniaków jeszcze tym sprzętem, to nie wiem jak to tam wysoko sięgnie, ale lepiej jako nisko wziąć. Ja bym tu jedną siłkę wziął, w sensie. No i dobra, no to weź no. Będzie zła, to wymienimy. Czekaj, ja tu łęciny usunę od razu. Ja mam pytanie. Tak, jakie? Te drugie pole przez ten, przez miedzę, to też? Tak. Tamtą słomę spracuj całą. Dobra, okej, w porządku.
No to dzięki, a jak tam Kaziu? Ty naprawdę z tej szkoły żeś zwiał dzisiaj? No to z praktyk wziął i wybiegł, powiedział, że ja biegnę pani jedyny i to, że no, ty mnie wiedzieli. Aha. No to ile ty masz, Kaziu, lat? 18, bo mi kazali w polonezie hamulce z tyłu wymieniać, to mówię, że ja idę do pani Eniny i tyle, nie? I tyle mnie widzieli. Aha, nie ma. Ja mam Fatima, było i nie ma. Nie będziesz miał żadnych problemów za to. Nie. Ojcu to się będzie nawet cieszyć. Bo mówi, że do tej szkoły, żebym nie chodził, bo to mi niepotrzebne, że ja się wszystkiego życia nauczę. I ma rację, ojciec, tak? Ja teraz się uczę elegancko, to... O. No tak. Ja już połowę zrobiłem. No to dobrze, Kaziu. Maybe, że jak skończysz, to tutaj nam coś pomożesz czy coś, no zobaczymy. A pójść poczepić zestaw? Z tym od razu już? Tak, z kopaczką możesz. Pewnie to od razu tu wiedziesz, a ja będę te łęcinki na razie usuwała. No bo to tak się chyba robi, prawda? Czy inaczej? No tak, łęciny się usuwa i potem zbiera. Tak mi się też właśnie wydawało, ale... Ja wiesz, ja nigdy nie robiłam akurat... Panie, jak pan dzień mija? Jak mi dzień mija? Dobrze. Dobrze mi mija. O, to... ja się bardzo cieszę, mi też super dzień mija i jestem bardzo zadowolony dzisiaj, tak? Tak. Tylko wiecie co? Poczekaj, bo tu... to co, Andrzejku, tu podjedziesz tu zaraz? Tą kopaczką? No, ja już tam podpinam to. Już widzę, że tu i zestaw przyczepę już tu przyprowadziłeś, widzę. Ja se flaszkę machnęłam. Można robić. Kurde, ciekawe jak to będzie szło tą kopaczką, powiem wam. W końcu będzie można, będzie okazja nowy nabytek wytestować, no. Pierwszy raz nowy sprzęcior. Może jakby to fajnie szło, to na następny rok by się więcej tych ziemioków posadziło. Albo jaki lepszy sprzęt by się kupiło. Będzie dobrze sypać, będzie dobrze iść, no to czemu nie? No wiesz, tutaj to takie małe poletko, kurde, no tylko tyle co by wiesz. Pierdek tak zwany. Pierdek taki, no. Wiesz, żeby dla świnek było. I co się tobie dzieje, młody? Nic, ja się bardzo cieszę, że ja tutaj pracuję u pani. No to ty może byś się chciał na stałe zatrudnić. Naprawdę? Mogę? No jak tak, to pewnie. A jaka cena cię interesuje za godzinkę? 15 złotych. Kurde, a za 5 byś robił? Nie, za 5 to nie. Gdzie? Za 15. Za 15 ja tu codziennie, od 8 do 20. A na praktyki? To ja rzucę praktyki i ja będę u pani pracować. To poza mi praktyki, jakie ja będę ci pracę już. No ale to wtedy szkoły nie zdać, jak na praktyki nie będziesz chodził. Ale to nie szkodzi, do sztuki też się będę u pani pracować. Aha. Ja ale... młody, silny tutaj. A jak ja cię zwolnię? Jak to jest. To znajdę inną panią, którą przynajmniej przygarnię do pracy. Ja będę u niej pracować, tak? Bo jestem bardzo przykładnym pracownikiem, wszystko robię bardzo dokładnie, szybko i tak jak należy. No ale to jak się coś robi szybko, to się nie robi tego dokładnie. A ja robię szybko i dokładnie. Bo ja tak tato i nauczył. No ale tak się nie da. A to się da? Nie da. To tylko tak mówię, że się nie da ci, którzy nie potrafią robić szybko i dokładnie. A. No macie tak. I jak Andrzeju idzie? Ja dopiero co zacząłem. No ale to jeden rządek bierze ci ile? Dwa. Dwa rządki? A to dobrze. Ale kotłuje się z tego jak cholera, jak pierony. No ale ci ostry dym. Nieźle, no. Andrzej, ja tak myślę, a może tutaj przy tym słupie tam od drogi, to tych łęcin może nie będę usuwała. To ty będziesz miał na obiad. A usunie pani, ja tam se wezmę na obiadek później. Tak? To nie będziemy. Nie będziemy tego kopali, to będziesz sam se... Wyjmował co jakiś Mówieszku, czas. Mówieszku, se przyjdę raz, dwa, tutaj, ten, tego, se na głowie. No w sumie tak, no dobra. Pani, no pani, no problem jest. Jaki problem? O, już żaden naprawiłem. A jaki był? Już żaden naprawiłem. Wszystko. A jaki był? Z prasą był chwilowy problem, ona się naprawiła. Zrobiłeś coś na diabła z prasą? Nie, ona wszystko działa, już w porządku jest. A ci coś nie działało przez chwilę?
Przez chwilę nie działało. Nie denerwuj mnie, młodzieńczku. Proszę pani, nie działało, naprawiłem to, powinna pani mnie pochwalić, że potrafię sobie poradzić w kryzysowych sytuacjach, tak, że po szybko bardzo to naprawiłem i wszystko działa tak, jak należy. Dobra, nie świruj. No ważne, że zrobiłeś, ale wiesz, po bożemu, żeby to było. A to wszystko jest bardzo po bożemu. Żeby tam nic na diabła nie było zrobione, dobra? A ja nigdy nie robię na diabła, ja to co dzień do kościołka chodzę, wie pani jak to jest. Ja to bardzo mały chłopak. Wiem, bo ja też pobożna kobieta. No przecież pani sobie w kościele co niedzielę spotykam. No tak, bo ja ministrantem jestem. Ja jestem zawsze. A ja ministrantem jestem. Służę do mszy. Tak? Tak, księżkowi podaję wodę i wino i... A może i twórkami dzwonię. A może byś chciał kiedy księżurkiem zostać? Nie. Ja wolę pracować u pani na polu, niż być księżurkiem. No ale to wiesz, a jak ja już skończę robić gospodarstwo i co wtedy? To wtedy pójdę na księżurka. No ale to już wtedy cię nie przyjmą do seminarium. Przyjmą. Mnie wszędzie przyjmą, bo ja mam dobre chody. Aha, no dobra, no to jak tak to... Proszę pani, po znajomości mnie przyjmą. No to chyba się po znajomości, no. Tak, bo mój tata jest księdzem. Co? Jak to? No, mój tata gdzieś siedzę. A matka zakonnica? Nie. No Jezu, mama w domu sprząta. Co to się teraz dzieje? Jak to w domu? No mama w domu sprząta. U księdza? No tak, na plebanii przecież mieszkamy. Aha. Ty, a weź mi daj Andrzejku wytestować, ja bym teraz próbowała jak to idzie. Ora. A nie komuś wysypać, bo to już prawie full. Co ty gadasz? Już tu się zapełniło? Ale ja nie wiem, czy ja będę umiała tym nakierowywać, wiesz? Dobra, czekaj, ja tu muszę... Jak tu teraz wykręcić? Kurde, te pole takie... Niewygodne tutaj, dzikie. Niewygodne do takich długich maszyn, wiesz o co chodzi? Tu teraz trzeba w drogę. Siabada, ty i ja. O, i teraz ja tako. Mydełko fa. A ja cały czas robię. Ja robię i śpiewam, bo potrafię robić kilka zadań naraz. Wielofunkcyjny chłopaczek. Popatrz go. Tak, mama chciała kupić Thermomix, ale tata powiedział, że po co, skoro nie mamy. Ja teraz koźmy chyba jaram drugą kotletę tłukę. A, jeszcze raz, a jaki tata? Tata ksiądz. Aha. Dawaj, Andrzejku, podjedź tylko z tej drugiej strony. Nie poniszczymy kartofli? Nie poniszczymy, podjedź. Ory, ale. Bo to letkie ciągniki, to one mocno nie umiatają. Panie, no bo tu już za chwilkę koniec będzie. Dobra, to przyjdziesz tu do nas najwyżej. Dobra, w porządku. My tu na razie zbiór... Będziesz potyczką zbierasz. My tu zbiór ziemniaków uczyniamy, ale kurde, to idzie tak... Powiem ci, nawet sprawnie, nawet tak elegancko. Ja umiem zbierać ziemniaki. Tak? Dobra, 9300 jest aktualnie, pokazuję mi. No poczekaj jeszcze. Czekaj. A ci Andrzeju, powiem, że ja nie sądziłem, że tak sprawnie będzie ogólnie to te kopanie szło. Myślałem, że to trzeba wolniej jeździć i w ogóle. A ci powiem, to elegancko idzie, tylko najgorsze jest to, że tu słabo widać, kurde, tam z tyłu. To trzeba z kamery drona. No to może rządki widać tam. Z kamery drona trzeba robić to, kurde, bo... No jest na chwilkę, jeszcze muszę telefon tam odebrać, jeden tutaj, ale pani robi. Dobra. Jak będzie trzeba, będziemy pewne. Dobra, tylko tutaj muszę sprawdzić. Może... A, kurde, tam też płot, kurcze, blade. Ciężko tak podjechać, żeby... Nie panie, chcesz... panie, problem. Jaki problem? Problem jest. Z czym? Z prasą problem. No nie gadaj. Prasa się popsuła. Jak się pani praca? Pani na szkół przyjdzie. Jak to się praca popsuła? Szybko pani przyjdzie, panie Jeno. No żeś ty tłomorku mały. Hej, od razu mówię, że... Będzie z tobą źle, jak coś jest uszkodzone.
i następuje natychmiastowe zwolnienie. Co się stało z prasą? Nie chcę jechać, nie chcę jechać. Coś ty zro... Panie, no nie chcę jechać. Te hakoły do góry się podniosły. Jak ty żeś to zrobił? Nie wiem, nie, to samo się zrobiło. Chłopie, przecież ty podbierak cały żeś urwał. O! O Boże! Panie, no pomocy. Urwałeś podbierak, on latek! Nie, niemożliwe. Jak torba ja zaraz naprawię. Jak go tu naprawię? Kurde, to... No jak? Siabada, siabada... A nie śpiewaj w takiej poważnej sytuacji! Mydełko fa... Ja z drugiej strony... Okej, śpiewamy z oczu! Telefon! Odrałem teraz. Andrzej! A popsuł pracę mi! Tu, pach, pach. To... Co on zrobił? To no urwał podbierak! Klucz wezmę. Dobra. Wypraszam sobie takie słowo w moim kierunku. I tu... O, dobra. Lepiej nie podskakuj tam. Dobra, dobra. Młody, niech to lepiej działa! O, widzi pani, na wszystko działa. Naprawiłem. Naprawił, cholera, naprawdę naprawił. A, widzi pani, no bo ja mam złote rączki, ja to wszystko naprawię, to wszystko zrobię. Nie no, złoty chłopak, kurde, majster jesteś fest! Widzowie, pomóżcie mi podjąć decyzję, a może ja powinnam go naprawdę zatrudnić tutaj na stałe? 15 zł na godzinę to nie jest taka zła oferta, kurde, w końcu, nie? Może... Tylko skąd zarabiasz na to? Ty, ale on by się przydał, zobacz, złota rączka. Tu się zepsuło, naprawił, tu to, mydło, tu tam, to. Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję mydło. Mydło pachnące kwiatki na łące. Zaśpiewał, a nie, maszynę naprawi, no. Artysta malarz, proszę o ciebie. To mi się podoba, takich ludzi potrzebujemy.